Cześć, tu Jaromir. Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z gry Star Trek Infinite. Lecimy naszym statkiem Enterprise najnowszym, zobaczyć, czy przypadkiem tutaj Borga nie odkryjemy, albo czegoś innego. Zobaczymy, jak to się skończy. Oto i on. USS Enterparase. Zobaczymy, co się wydarzy. Przy okazji też zaraz, bo powinniśmy też oczywiście rozbudowywać się, ale to może za chwilę. Zobaczmy, a nie jestem w stanie wejść do tego systemu? A, bo jeszcze go nie odkryłem, to nie mogę jeszcze tam do niego wejść. No właśnie. Zobaczymy. Przenieść okręty, można by dołączyć było trochę okrętów, ale na razie niech lata sam. Uwaga. Ziup. Mamy tutaj jakieś neutralne floty. Coś tu jest. Coś tu jest. Karaja. Świat Karaja. Mały sześcian Borg. O, sfera. To jest zwiadowczy. Projekt badawczy. Proszę mi tu uruchomić. Albo i nie. Może lepiej nie uruchomić. Dobra. Ja tu chcę zobaczyć, co się będzie działo. Gdzie on jest? Panie, wo jesteś. Rozegrane przez Anną, demokracja pośrednia, dialog, inauguracja planetarna. Gubernator Susanna Zhang przesyła wiadomość. Minął już rok, odkąd nasi osadnicy dotarli na planetę Ryza. To doskonały moment, by zorganizować im inauguracyjną uroczystość z okazji rozpoczęcia budowy nowego świata. Dla mnie osobiście ważne jest okazanie wsparcia naszej jak na dalszej jak dotąd kolonii. Mam też przeczucie, że to będzie piekielnie dobra impreza. Oho, Ryza. Dobra, Susan. Dobra, a ta Susan to jest kto? Bo ja już teraz muszę sobie przypomnieć. Zarządca. Czyli zarządca tam poleci. Dobra. Proszę bardzo. Lecisz. Projekt czasowy, z limitem czasowym, raz, że go rozpoczęcie nie przekrapili. Ale czy ona już leci, czy nie leci? Czy ja mam dopiero wysłać? To jest co? Statek zarządczy. A nie, to ona musi tam lecieć. Leć tu. No dobra. Bo to teraz dwa eventy jednocześnie się tu dzieją. Uwaga, zbliża się statek Enterprise. Teraz, stop. Muszę... Ty. Tu gdzieś powinno być śledzenie. Przejdź do... rozwiąż. Nie. Zarządca flot. Nie. Zatrzymaj powrót, ruch. Czy jest tu opcja, żeby można było ją śledzić? Połącz. Co to za konstrukcję ze stopu? A, no dobra, bo on tam leci. Nie ma śledzenia? Myślałem, że było śledzenie. Baza macierzysta. Postawa, automatyczne badanie, najbezpieczniejsza trasa. Przenieś okręty, zaatakuj, badanie anomalii, kurczę, zbadanie. Pomagaj w badaniach. Nie ma. Nie mogę zrobić, kurczę, śledzenia. W Stellarisie było. Myślałem, że to jak zrobię, to po prostu on będzie nadążał za tym, ale nie. No dobra. Nie, no musi się tak dać zrobić. O kurde, nie tak, nie ten klawisz. A co to za plan? O, jesteś. Jakie słońce dziwne. Nie, to jest śledzenie, dobra. No dobra. To ty lecisz tam. Ty lecisz na Ryzę. Statek zarządczy. Projekt badawczy. Imprezka, tu będzie imprezka na Ryzie. Bardzo dobrze. No i teraz mamy w rejestrze misji impreza inauguracyjna. Ojejku. Co? Ma indagator? Zarządca obecny? Naprawdę? Konstrukcja ze stopu. Zakończenie za dwa dni. O. Raz się uruchomi, będzie rozpierducha. Raz, dwa.
Jest! Nasze czujniki wykryły oznaki życia w tej groźnej, sześciennej strukturze oraz towarzyszący jej okręt zwiadowczy. Zaraz jeden miał być. A gdzie sześcian? Nie ma sześcianu. A to co to jest? Nie. Jeden jest! Nasz główny technik ostrzega, że konstrukcja jest najprawdopodobniej obcym statkiem podobny do tego, który w przeszłości zaatakował jeden z naszych zaginionych okrętów. Spróbowaliśmy nawiązać z nimi kontakt, lecz odpowiedź otrzymuje jedynie zapętlałą statyczną transmisję podprzestrzenną. Opór jest bezcelowy. Naprawdę? Bezcelowy? Tam. Spróbujmy, dobra. Nasi agenci ochrony pozostają czujni, że nasza główna badaczka wysunęła przekonujący argument. Sprawdzenie tej struktury jest wartą uwagi okazją do nauki i badań. Kto wie, co mamy przed sobą? No właśnie, zawsze będziemy wtykać nos, tam jeszcze nikt go wcześniej nie wetknął. Wejdźmy na pokład, no oczywiście. 10 tysięcy nauki, o kurde. Wejdźmy na naukę z pełną siłą, 20 tych. Wejdźmy na pokład, nawiążmy pokojowy kontakt. 10 tysięcy tych jedności. Weźmy na pokład, zbierzmy próbki. Kurczę, ale teraz tu już tak nie potrzebuję tych. Nie no, bierzemy kurde, nauka. Wejdziemy na pokład. Ha, dobra. Okręt umysłu zbiorowego. Teraz to jasne, że struktura, na którą się dostaliśmy, jest obcym statkiem po rozejrzeniu się. No, to żeście zauważyli, kurde, badaliście przez miesiąc i dopiero teraz żeście wysunęli hipotezę, że to naprawdę jest obcy statek. Nie wiemy, co to jest. Dobra, na wewnętrzu statku nasza załoga napotkała nieznany, niepokojący widok. Okręt nie zawiera mostka, ani kwatery, gdyż mieszka w nim nieskończony, niepoliczalny tłum cybernetycznych humanoidów połączonych ze statkiem skomplikowanym systemem przewodu. Nasza załoga zauważyła także, że pojedynczy okręt zwiadowczy rozpoczął sekwencję startową. Wszystkie cybernetyczne humanoidy wydają się w stanie sztucznego letargu, wykorzystują z kapsuły stazy podobne do tych odnalezionych we wraku, które odzyskaliśmy wiele lat temu. Spektroskopowe analizy wykazują, że na razie ta struktura pozostanie uśpiona. No to jak rozpoczął sekwencję startową i zostanie uśpiona, to przeczy jedno drugiemu. Podążajmy za nim, 500 nauki, zostajmy, zbadajmy sprawę, 10 tysięcy, no. Dobra, pozostajmy, najwyżej kurde, będzie jakiś nowy event, porwią Jean-Luc Picarda i zostanie tym, o kurde, jak go nazwali? Kurczę, wyleciało mi z głowy. Jak go Borg zasymilował, to on się jakoś tam nazywał. No i? Stop. Tajemnicza struktura dalej jest. Zeskanuj. Nadal nie jest jasne, czy... A to już jest koniec? Nie, dalej jedziemy. Impreza. Zarządca obecny. A ma całą cechę. Ona nie ma takiej cechy jak trzeba. No to czemu się rwała do tamtego? Challenger anomalię odkryła. Pokryte są pasami bujnej trawy, właściwie się kamuflujące. Okej. Okay. Wymagający. No to nie no, badaj. Kurde, mniejsza z tym. Ale my musimy na Rajzę wrócić. Kurczę, no. Ty nie masz cechy indagator. Nie masz cechy indagator. Cokolwiek by to miało znaczyć. Troszczy się o społeczeństwo, organizując imprezy. A bo ona jeszcze nie doleciała, kurde. No tego. Dobra, ona już robi imprezę. A wy z tym Borgiem to co? Ty uciekł. Uciekł. Nie działa. Ponowne... Podążaj za nim. Pilnuj go. No i co, to koniec tego eventu? Uzyskaliśmy po prostu naukę i tyle? Wygląda na to, że tak. Ale dalej jest. Jeden na jeden. Zeskanuj. No to żeśmy już zeskanowali. Aha, no czy to tyle w zasadzie. O! Co to jest? Casus Belli.
Jakie Lisepian korporatokracja? What? Dziwne. No dobra, to my z tym Borgiem mamy tutaj, nie wiem, czekać, co robić, kurczę. Dobra, to wiesz co, to w takim wypadku weź tu zbadaj układanie tego. Borg tam jest i już. Rajza, brak przeznaczenia. Co by tu zrobić na tej planecie? Oczywiście będzie imprezową planetą, ale które automatyzacja przeznaczenia? Nie potrzebuje. Świat energetyczny, górniczy, rolniczy, technologiczny, hutniczy, biurokratyczny i tyle mamy na razie. Dodajmy rolniczy, ale oni tu mają dużo energii. Zrobimy chyba energetyczny świat, nie? Ale na razie nie dawajmy przeznaczenia. Dobra, co dalej? Tu w ogóle odpauzowałem? Odpauzowałem. Dobra. Voltorona. Tu. A, bo tu masz automatyczne w tym momencie. Wiem, co miałem robić. Miałem jeszcze przejąć ten układ, żeby tutaj zacząć coś robić z tymi Ferengi z kolei. Ten akurat nie jest jakiś taki rewelacyjny. W sumie lepszy byłby ten, ale on jest poza zasięgiem. Więc spróbujmy ten przejąć. Zbuduj bazę gwiezdną. Statek konstrukcyjny, ty co masz tu jeszcze? Mamy coś jeszcze do roboty? Co? Ale tych eventów jest, ale fajnie, że jest tyle. Ty już wszystko tu pobudowałeś na naszych planetach. Rigel, Regulus. Można by spróbować przejąć jakiś system. Może tę Karaję, zobaczymy. Na razie tam został. Podczas eksploracji trawiastych łąk nasz zespół terenowy dokonał zaskakującego odkrycia. Ogromna futrzana forma życia zawyła i poderwała się do lotu. To nie wygląda, jakby miało latać. Gdy zbliżył się do niej nasz zespół terenowy. Owalne, przypominające dywan zwierzę było doskonale zamaskowane przez trawę, na której leżało. W jego złotym futrze nie można było dostrzec otruł, ale nie żadnych innych cech, tylko uśmiechnięte usta. Stworzenie kilkukrotnie okrążyło nasz zespół terenowy, po czym obniżyło lot i wydało z siebie radosny okrzyk. Potem jego część zaczęła merdać. Co? Te teksty i historie są po prostu jakieś dziwne. Chcę się bawić? Znajdźmy stworzeniu coś do pogryzienia. Minus 500. Dobra, chcę się bawić. Zeżrę kogoś. Nie na tym polega zabawa. Dobra, sprostał wyzwaniu nasz zespół polegający na zabawie z olbrzymią przypominającą dywan formą życia. Jednak forma życia zdawała się nie rozumieć koncepcji wzajemnej zabawy. Zjadła piłki nożne, które rzuciliśmy w jej kierunku. Nie aportowała również kija treningowego do anti-jujitsu, który rzuciliśmy w trawę, zamiast tego latała z nim dumnie zaciśniętym w szczękach. Po godzinie udanych prób forma życia powróciła do traw, których się wyłoniła i nie dało się już jej odnaleźć. Jedyną oznaką, że w ogóle tam była, było głębokie, pełne zadowolenia chrapanie. No, czyli zeżarła piłkę i poszła. Kredyty energetyczne, dobra. Co? Gdzie? Jak? Znowu jakie non-federation vessel? Czas zabawy. Gubernator Susanna Zhang przesyła wiadomość. Po 4 dniach świętowania na planecie Rajza mogę wracać do domu. Tamtejsi osadnicy wiedzą, jak urządzić porządną imprezę. Ledwo ją pamiętam. Były konwenty, jarmarki uliczne, pyszne jedzenie, muzyka i tańce. Brakowało tylko czasu na odpoczynek. Zamknąć plic, nie ma nic więcej do zgłoszenia. 80 wpływów. Albo, przepraszam za ból głowy. Zyskuje cechę imprezowicz, która ma następujące efekty. Szybkość budowy na planecie i jedność z miejsc pracy. Jest aktywny, gdy gubernator jest na misji. Dobra, to niech będzie imprezowicz. Proszę bardzo. Po co nam wpływy, jak imprezę będziemy mogli robić? Dobra, ale jeszcze coś było. Pierwszy kontakt z nieznanym bytem. Badanie pierwszego kontaktu zablokowane. Pierwszy kontakt w układzie New Aur. Gdzie to jest? Tu. Natknęliśmy się na inną cywilizację podróżującą w kosmosie. Dobra, otwórzmy częstotliwości. Pokażmy im naszą gościnność. Właściwie nie, idziemy w naukę. Przydziel posła, mamy akurat posła. Panie Narag, jedziesz tam z koksem. I proszę tak, tutaj mamy jakąś cywkę.
Dobra. Vulcan Space Dog One. Może by czas flotę rozbudowywać, kurczę. Nie wiem. Statek szpiegowski. Ty w ogóle co robisz? Aha, ty tutaj robisz counter-espionage, bo tutaj nam się włóczyły jakieś dziadostwa i robiły nam koło pióra. Kontrwywiad rób. Statek konstrukcyjny. Może by tu coś przejąć. Sprawie na granicy. Wolf mamy przejęty. Vulcan. No jedynie co tutaj się będziemy rozprzestrzeniać. Albo tutaj. Może zablokować troszkę Klingonów. To jest fajna planeta. Aha, tylko że to jest kurka poza zasięgiem. Ale tu jest też planeta, którą bym chciał skolonizować. Leć tam. Bo to jest jakiś zasób, którego nie mamy. No co tu mamy? Kontakty, tradycje. Aha. Baza gwiezdna. Zbuduj stacje badawcze, a i mamy naukę. Statek Intrepid. Średniej dobra. Będziemy zaraz projektować. Reaktor rekrystalizacji dilithu. Rudy minerałów w 2 lit. A, czyli po prostu można... A 2 lit do czego jest, kurka? Rzadki, niezbędny do budowy napędów warp. Okej, okay, teraz zobaczymy. Ulepszone produkcja energii, silniki manewrowe, komponenty. Ujednolicony schemat, szybkość budowy. To będziecie szybciej robić. Jak będziemy chcieli robić, to no. Zobaczmy, co to jest. O Jezu, znowu cichy alarm. A czy nie dałoby się automatycznie robić statek szpiegowski? No bo rozumiem, że jak jest cichy alarm, to kontrwywiad powinien tutaj, że tak powiem, znaleźć tego gościa, ale nie zawsze znajduje. To jest troszkę nieczytelne dla mnie. Projektant okrętów. Mamy Interpret. Automatyczny, nie chcę automatyczny. Co on może tutaj mieć? Małe osłony wielozakresowe. Punkty wytrzymałości osłon i tak dalej. Dobrze. Małe kadłuby, małe osłony, małe kadłuby, a tutaj możemy dodać jeszcze pod baterię reaktora. Tu nic nie możemy zrobić, bo tu mamy podstawowe energie. Wszystkie komponenty. A nie, tu coś jest. Komputer duotroniczny. O, przechwytywacz. Warbird. Zużycie energii 5. Szybkostrzelność większa, uniki większe. Zbliż się do przeciwnika. Czy to są taktyki? Eskortowiec, chroniący, skupiając się na mniejszych okrętach, albo przewodzący formacji chroniącej floty, jednocześnie skupiając się na średnich okrętach. Wiesz co, ja bym ci dał, na razie nie ma, formacja chroniąca flotę i mniejsze, bo na razie pewnie będą mniejsze do dyspozycji. Niech się nazywa Albatani, no niech się nazywa Albatani. Średnie działo plazmowe. Uszkodzenia 100% kadłub. To jest jako medium. Średni ładunek plazmy. Minus 50 uszkodzeń osłona. Co to jest? Typ burząca, typ energetyczna. Aha, czyli to jest jakby taki... Okej, okay, jakby... No, rakieta czy coś, rakiety. Fazer obrony punktowej. Działo plazmowe. Może zamiast tego bym dał jakieś... Nie działo plazmowe, seryjny gromadę fazerów. Tutaj zrób gromadę fazerów. Zapis. Dobrze. I zastanawiam się, czy zarządca flot, czy do pierwszej floty nie dodać tutaj nowy projekt statku. Intrepid. Jeden proszę mi zrobić. Nie chcę do maksimum wzmacniać, tylko po prostu chcę tutaj dobudować jeden Intrepid class. Postawa. Proszę wybudować. Dobra. Wykryto szpiega. Niestety naszym szpiegom nie udało się zinfiltrować planety. No tak, sprawdzić, czy w trakcie bez żaden z członków nie został narażony, ale myśmy nie chcieli. Wow, wow! Klingon Empire. Jaki odwrót?
Was pogięło? Co to za Klingon jest? Statek szpiegowski. Combat Line. Dobra, ale pokażcie, co się tu w ogóle dzieje. Na mniejszej prędkości. O, gdzie on się tak skitrał po prostu, że go nie widać, kurde. Ten statek szpiegowski. To jest tak, jakby on był gdzieś... No wleciał nam do bazy po prostu. Trochę głupio, bo fajnie byłoby widzieć, jak one tam... No i co? Trafiliście go w końcu? No tak, strzelacie do bazy, do tego, jak on jest w bazie. Jakoś wam tu za bardzo nie idzie. Combat action successful. What? A co, drugi jest? No szkoda, że oni się tak skitrali, bo po prostu nie widać, gdzie oni są. No dobra, ile tych statków szpiegowskich tam jest? Coś się zbugowało? Combat action successful. Może trzy były statki? O, a to co to było? Nie. Myślałem, że coś tutaj się podziało. Dobra, a teraz się zastanawiam, bo tak, tamten sobie bada Enterprise. Co myśmy tu mieli zrobić? Ty żeś już tu przejeb... Jak to nie może zbudować? Jak tu... Aha, bo ty budujesz stację badawczą już, dobra. Bo tu chciałem statek szpiegowski do tych Ferengi wysłać później. A czy już możemy? Możemy na przykład tu szpiegować, bo tu jest jakby stacja Ferengi. A leć tu na chwilę. Enterprise co robi? Ty coś w ogóle robisz, kurde gościu? Czemu nie badasz układu? A badasz, dobra. Tak jakoś ci nie idzie. Jezioro strachu. Gdzie? Tutaj? W kledzie. Z jeziora na planecie Kled wydobywa się dziwne rytmiczne wibracje. Rdzenna ludność interpretuje jako obecność przerażającego Tulgu, kosmicznej istoty wody wywodzącej się z ich mitologii. Te wibracje mogą być warte na zbadania. Aha. No dobra. Niech będzie. Badania. Oczywiście, że badania. Kled. Wow, 11% mamy już. Właśnie, zobaczmy, co na wpływa. Dobra, czekajcie. Będziemy na wiecznej pauzie, bo tak się nazywa nasze imperium. To przypominam. Wykryto misję szpiegowską, to daje plus 3% aż. Status quo, minus 5%. Podporządkowanie, wykryta misja szpiegowska. Czyli każde takie dodaje, powiedzmy, no. Ale może by z Klinganami coś zagadać. Oni lubią nas, ale szpiegują. Poprawa stosunków to już na razie chyba tam robimy. Pak obronny nie. Traktat handlowy, tylko że wtedy będziemy mieć mniej wpływów, ale może warto to zrobić. Umowa migracyjna. Porozumienie o współdzieleniu nadprzestrzeni. Czyli co, że mogą se latać? To jest tak jakby chyba otwarte granice, rozumiem. A dajmy mu umowę migracyjną. Mogły swobodnie migrować. Porozumienie. Traktat handlowy. O 0,18. Dzięki temu wzrosną wartości sieci handlowej obu imperiów. Ich zaufanie do nas wzrośnie plus maksymalnie 75. Dobra. Bo trzeba poprawić troszkę te. Co to jest?
research modeled. Szybkość budowy na planecie i usuwanie przeszkód terenowych. Radioaktywne lunary, doliny skał, skrystalizowane drzewa. Zasoby z miejsc pracy plus 5% i ulepszony rozwój kariery. Światowa stolica, jedność i żywność, sądy. Szybkość przyrostu populacji. Może to by się nam przydało na nowo kolonizowanych planetach, nie? A myśmy coś chyba kolonizowali. Rejzę właśnie, żeśmy skolonizowali, no. Statek zarządczy sobie tam jest. I co ty możesz w ogóle robić na razie? Przyjrzyjmy się jeszcze. Kolejną imprezę. Ulepszone wytwarzanie, zwiększenie stabilności, pakiet indokrytyny. A, czyli takie jakby podstawowe. No to w zasadzie można to przesunąć, gdzie się tam gdzie aktualnie są jakieś potrzeby. Natomiast statek konstrukcyjny nowa. Nie wiem, czy tego bym nie chciał przejąć. No bo tutaj już są Ferengi. Albo ten Highway Node. Nie mogę tego przejąć? Brakuje tutaj. Dobra, to siedźcie na duszy. Ryza. No to wy powinniście mieć ulepszone populacje 3 na 10. Co by wam tutaj zrobić? Baza wojskowa? Nie. Biuro administracyjne? W ogóle jak my tu jesteśmy z administracją? Na razie jest ok. Zmniejszają przestępczość. Nie mają udogodnień tutaj. A no to nie, to muszą być. To musimy. To nie, nie ma nawet opcji. Udogodnienia i mieszkania. Holograficzny symulator środowiska. Komicy wytwarzają udogodnienia. Oczywiście, że to będzie. Pałac co robi? Rolnicy pracują w pałacu. Dobrze. Jedność przez rolników. Sieć energetyczna. Pomnik. Czyli kultura, replikator, strefa towarowa, zakład przetwórstwa, Akademia Gwiezdnej Floty, laboratoria, zderzacz tetrionów, co to było? Fizycy, energię, tetriony, też można by to gdzieś zrobić. Ale nie, no to oczywiście idziemy holograficzny symulator środowiska. Blokery, ruina nitów, przeszkoda terenowa, usuń przeszkody, brak technologii, ciężki skaner, no czyli jeszcze tego nie usuniemy. A są tylko... Nie, jeden jest bloker tylko. No właśnie. W ogóle przyjrzyjmy się planetom, bo tak, tu mamy wszystko raczej ok. Możemy coś wybudować. Nie wiem, może ten zderzacz tetrionów zrobić im tutaj. Nie ma możliwości. Tu jest. Energię. Dobra, róbcie ten tetriony, bo nie wiem, do czego te tetriony są. Energii. No pewnie do jakiejś budowy komponentów. Andoria, świat hutniczy, więc u was powinniście zrobić co? Planetarna sieć, tetrion, jedność, wartość handlowa, deuter, żywność i wartość handlowa. Produkują, ale z czego produkują? Utrzymanie, energia i minerały. Dobra, zróbcie sobie replikatory. Wolkan. Na razie moglibyście tak naprawdę zrobić. Wolkan nie ma co tutaj budować. Telar. Telar powinien sobie zrobić kolejne budowanie. Co to jest? A, Klingoni się już tutaj. Okej. Ale nie zmniejszyło to napięcia. W żaden sposób. Pakt migracyjny chyba zmniejsza. No tak, handlowy chyba nie zmniejsza. Trzeba było sobie wcześniej popatrzeć. Dwulit, bardzo dobrze. Dobrze, Enterprise co robi? Czy ty badasz, czy nie badasz? Cały czas badasz. Obiecujący Luther Sloan. Tego gościa nie kojarzę bardzo. Znaczy kojarzę, że był po twarzy, ale nie wiem, nie znam, nie pamiętam w jakiej serii Star Treka i co robił. Atut Federacji. Dobra, weźcie gościa. Kim on w ogóle jest? Przywódcy. Ty w ogóle nie masz na czajew zasięg broni.
A, to jest szpieg. Czyli mamy drugi statek szpiegowski w tym momencie. Okej. Okay. Gdzie on się podziewa? Lothar Sloan. Cierpliwy. Przemia do losowania szpiegów, misje ofensywne. Co, to ciebie powinniśmy byli tutaj wysłać. A ty wracasz z powrotem. Sorry, a zobaczmy tylko, czy możemy tutaj coś robić ciekawego. Leć tu, nie, bo ty lecisz dopiero. A będziemy latać w tej we w te. Leć tu. Jezioro Strachu, dobra. Teleportował się na brzeg, coś tam, Tulgu. Nie znalazł żadnych śladów mitycznego Tulgu. Jezioro jednak szybko się rozszerza, co grozi pokryciem całej powierzchni planety. Po dotknięciu powierzchni jeziora zaczęła się zmieniać bulgoczącą galaretowaną masę, która uwięziła część zespołu. Wydostanie z niej członków zajmie trochę czasu. No poszli popływać w nieznanym jeziorze. No kurczę. Dodatkowo możliwe, że masa jest nową, nieznaną formą życia. Może nawet samym Tulgu. Pobierzmy próbkę, opuśćmy planetę. Kelet od plus 3 te triony. Przekłada się w gaz. Ochrońmy rdzenną ludność. Albo możemy działać szybko, inaczej to jezioro okropności rozprzestrzeni się. To dostaniemy po prostu jednorazowo 100 tetrionów, a tu będziemy mieć plus 3 do Kheda, do tej planety. Ale tu w ogóle nie widać, żeby była jakaś rdzenna ludność, nie? Czy my będziemy to przejmować? Dobra, na razie uruchomy fazery już. Chociaż kurczę, na przyszłość by było fajnie mieć coś takiego. Dobra, niech zeżreją ich tam. Tu mamy coś. Dezintegrator osłon. Bardzo dobrze. Będziemy później to plazmowe oczyszczanie obszarów. Celowanie wspomagane, fazowe. Dobra, rób takie. Baza gwiezdna została ukończona. Dobrze, i teraz mamy tutaj jakby ten system, to powinniśmy przejąć więcej tych. Na razie wejście badawcze, znaczy... Gdzie znowu, co? Kurde. Kraja został zbadany, okej. Okay. Pierwszy kontakt, gdzie znowu? Badanie pierwszego kontaktu zablokowane, UNROG. Tu. Otwórzcie częstotliwości. Prowadzi dochodzenie. Zajmij poprawę z Klingonami. Dobra, to ty idź w tym momencie. Rajza buduje, tu buduje, Sol buduje, ok. Pierwszy kontakt, system zbadany. No nie wiem, co z tym Borgiem. Czy on się tam naprawia, czy nie? Rejestr misji. Tajemnicza struktura, jakby... Aha! Projektu skanu integralności. Być może tym razem znajdziemy coś więcej niż wrak. Zeskanuj, no ale jest skanowane. Nowa cywilizacja, no to robimy i nowa cywilizacja. Dobra, no to Enterprise... To co? Ten Borg se tutaj tak siedzi? Brak dowódcy. No wiadomo, że nie ma dowódcy. Nieznane rozkazy. Osłony ma na full. Oficerów zbiera powoli. Ucieczka oficerów. Punkty kadłuba. No to on już jest jakby tego. Naprawiony. Nie działa. Ty, a może statkiem konstrukcyjnym powinniśmy go tutaj naprawić? Enterprise, co ty robisz? Nic nie robisz. Dawać Borga. Nie, to nic nie robi. Leć tu. A jak weźmiemy statek konstrukcyjny ten, jakbym chciał tu zrobić? Nie. Nie mogę tu nic zrobić. A statek, no badawczy tym bardziej nie. Szpiegowski. Chyba nie. No to nic nie mogę z tym zrobić. On tam se po prostu jest. Dobra, Enterprise. Zostaw Borga w spokoju i leć zobaczyć, co tam jest. Do czarnej dziury. Zbadaj układ. Co to jest? Znowu cichy alarm, ale nie mamy tu żadnego statku. Ktoś znowu nas szpieguje i nam coś koło pióra robi. Za wolno latamy. Powinniśmy mieć szybsze statki. Ło, coś się tam stało.
Nimbo, mamy. Albatani jest. Pierwszy kontakt. Nowa cywilizacja. Koło słuchaczy. Tak? Nie kojarzę tych ze Star Treka. Komunikacja z tymi osobnikami mówiła, że posiadają wyjątkowe zdolności, których nie widzieliśmy w żadnej innej cywilizacji. Zyskali reputację w tej galaktyce. Ten rozwój wydarzeń oznacza, że najprawdopodobniej nawiążemy bliższe relacje niż się spodziewaliśmy. Ale jakie mają tutaj? Powinniśmy w stanie skorzystać. Poziom danych ustalono na 20. Czyli to są jakby te mniejsze te. Gdzie oni są? Pierwszy kontakt dobiegł końca. No ja wiem, że dobiegł. Czyli kontakty. Mamy co? Bajoran, to są Betazoid, Cardassian, Ferengi, Sojusz Kupiecki, Klingon. To są jacyś li coś tam, Romulan. I to są ci gdzieś. Tylko gdzie oni są? Co to jest brak? Nastawienie jest i brak. Stosunki następne. Przejdź do... Zaraz, ja bym chciał dokładnie wiedzieć, gdzie oni są. Tu, New Aur. Okej. Okay. Czy nie wiem, czy tam statek szpiegowski mamy wysyłać. Zobaczymy. Zobaczymy. Wow. Pierwszy kontakt. Witaj, strudzona, wędrowna duszo. Jesteśmy Aurianami, opowiadaczami. Wszechświat wyjawia wiele tajemnic, a my nasłuchujemy. Zawsze można znaleźć wiedzę, jeśli się wie, gdzie szukać. Ale gdzie nasze maniery? Rozgość się i napij czegoś. A to nie są ci, co... jesteś, kurczę, jak mi się wylatują nazwy po prostu. To, co w tym barze się działa na Star Treku zawsze, to znana aktorka grała tą postać. I ona miała takie telepatyczne coś tam zdolności, jakby to w ogóle była cała historia z tym. Nasze stawki są przystępne, dobra. Przewodnictwo, konsultacje. A co to jest przewodnictwo? Fascynujące, dobrze. Dostrzec, że wiedza istnieje tylko w naukowych książkach. To, czy to nie jest tak odpowiednik enklaw nie kupieckich, tylko tych enklaw naukowych? Bardzo dziwne. Rozmaite ścieżki, zawiedzone zakończenie. Dobra. Poprośmy po przewodnictwo. No i co? Nie wiem, co nam tutaj to dało. Jest jeszcze coś. A, tyle możemy zrobić. No to może innym razem, pierwszy kontakt. Enklawy kuratorów. Czy to nie jest odpowiednik enklawy kuratorów po prostu? A Ferengi na przykład są przykładem enklawy kupieckiej? Dobra, tobie dam od razu tutaj kontrwywiad, żebym nie zapomniał. A ty co możesz tu robić? A po prostu możesz tu lecieć. Nic nie możesz tam szpiegować? Bo tu dopiero doleciałeś. Co to jest? Enklawa kupiecka. Aha, no czyli to są po prostu odpowiedniki. Ferengi zrobili jako odpowiedników takich enklaw kupieckich. Czyli my możemy pewnie z nimi zagadać czy coś. Dobra, leć se tam na Andora i zrób kontrwywiad. Czyli jeżeli bym chciał na przykład z nimi pogadać, to możemy po prostu szemrane imperium. Zdobyć złote sztabki, wymień za jedność, wymień za wpływy, obecnie niczego nie potrzebuję. A zdobyć złote sztabki Latinum to jest tak jakby... A to, czy oni nie będą odpowiadać tym karawan... Znaczy tam, gdzie się kupowało i handlowało te takie... No, jednoręki bandyty, coś to się kupowało, te różne takie rzeczy. Złote sztabki możesz zdobyć handlując, ale no co w tym momencie? Hazard, no właśnie. Wymień za jedność i teraz kup jedną jedność za 10 sztabek Latinum. Aha, dobra, to już wiem co jest. A z tymi możemy prosić o przewodnictwo, czyli pewnie będą coś nam tam dodawać. No dobra, czyli to są jakby jako mniejsze rasy. Dobra, a tu co żeśmy znaleźli? Ty chyba nic tu nie znalazłeś. Badasz to? Spadaj układ, kurde.
Dobra, mamy 40 minut, więc myślę, że wystarczymy na to. No, no ten cały Borg tutaj był i się zbył, zdaje się. Tutaj no to obecność wroga, stacja Romi, stacja Drake. No ja bym... Ty, a może ty będziesz lepszy do tego, bo ty masz takie lepsze umiejętności. To ciebie wyślemy tu. I zobaczymy, co tam będziesz mógł naszpiegować. Jak tam zasoby? Zasoby idą ok. No najbardziej mamy tutaj z wpływami problem. System zbadany, to Enterprise pewnie skończył. A, czyli tu mamy też jakieś zasoby. Ty masz automatyczne badanie, badanie anomalii. Zaatakuj cel, zbadanie, pomagaj w badaniach, postawa, automatyczne badanie, dobra. Naprawdę tam będziesz leciał? Do tej dziury? A tam nic nie było, chyba. Dobra, zobaczymy, co tam odkryjesz, ale to będzie już w następnym odcinku. A na razie dzięki wam za obejrzenie tego odcinka, dzięki za polubienia, subskrypcje, komentarze. Trzymajcie się, cześć.